Chwała Panu, bracia i siostry. To jest cudowny werset, który dopiero co właśnie czytaliśmy. Ale jest tam zawarte jeśli. I zawsze, kiedy jest zawarte jeśli, oznacza to, że jest to warunek. A kiedy warunek nie jest spełniony, to i obietnica nie dochodzi do skutku. Co jest zatem tym warunkiem, by Pan walczył za nas w każdej jednej sytuacji? Kiedy ludzie nadchodzą, by walczyć z nami, zachowujcie ciszę. I pamiętam męża Bożego, który dał mi tą poradę 60 lat temu. Miałem wtedy 23 lata i on mi dał trzy takie porady. Pierwsza to: nigdy nie mów żadnej ludzkiej istocie o swoich ziemskich potrzebach. I podążałem za tym przez 60 lat. Nigdy nie prosiłem nikogo o pieniądze. Po drugie, powiedział: żyj bardzo, bardzo skromnie, prosto. Nie trać pieniędzy na niepotrzebne luksusy. I podążam za tym 60 lat. A trzecia rzecz, jaką powiedział, to: kiedy ludzie cię oskarżają, bądź cicho. I za tym również podążałem. Zatem mogę wam powiedzieć z doświadczenia, że kiedy będziecie cicho, Pan będzie walczył za was. To jest cudowna obietnica. I nie jest to coś, co macie zapamiętać teraz z początkiem roku, a potem zapomnieć. Ale proszę was, pamiętajcie o tym każdego dnia. Ponieważ świat jest pełen ludzi, którzy chcą walczyć. To jest diabelska natura. Walczyć, oskarżać, krytykować. We wszystkich tych sytuacjach, to może być również u ciebie w rodzinie i spotyka nas to również ze strony członków rodziny. Bądźcie po prostu cicho. Jest taki piękny werset w Psalmie 46, w nawiązaniu właśnie do tego. Pamiętam, jako młody człowiek zapamiętywałem sobie ten werset w Psalmie 46, werset 10. Jest wiele różnych tłumaczeń tego wersetu. Jest tu napisane w 10. Uspokójcie się i wiedzcie, że ja jestem Bogiem. I w jednym tłumaczeniu jest: bądźcie spokojni, lub też wyciszcie się i wiedzcie, że ja jestem Bogiem. Jest tu naprawdę dużo różnych tłumaczeń. Jest nawet: odpuśćcie sobie. Nie trwajcie w tym i nie walczcie. Zrelaksujcie się, wyciszcie i wiedzcie, że ja jestem Bogiem. Nie poznamy tego, że On jest Bogiem, dopóki nie przestaniemy walczyć. Jest tego piękny przykład, którego nigdy nie zapomniałem, w 2 Kronik, rozdział 20. We wszystkich tych historiach starotestamentowych jest duchowa lekcja dla nas. Jest tu napisane, że król Jehoszafat, który był całkiem niezłym w porównaniu do innych królów Izraela, on był królem Judy i nadeszły do niego wieści. 2 Kronik, 20, werset 2. Oto wielki tłum nadchodzi przeciwko tobie. I teraz, czy mieliście kiedyś tak u siebie w życiu, że nie przychodzi jeden problem do waszego życia, ale taki tłum problemów nadciąga do was? I to w jednym czasie. Ktoś jest chory, jest problem w biurze, coś się dzieje z twoją rodziną. I wszystko to nadchodzi w jednym czasie, taki wielki tłum. Czasami te problemy przechodzą pojedynczo, ale kiedy one pojawiają się tak naraz, razem, to jest to niczym taki tłum nadchodzący do ciebie. Jehoszafat się wystraszył. I my również możemy się bać. Ale co on zrobił? Zaczął poszukiwać Pana. W ten sposób właśnie jego strach odszedł. Jak widzicie tą historię, on tam nie utrzymywał tego swojego strachu. W tym świecie naturalną rzeczą jest, by się bać. Każda ludzka istota. Kiedy zobaczycie w Ewangelii, to najczęściej powtarzanym zdaniem było: nie bójcie się, nie trwóżcie. I nawet po swoim zmartwychwstaniu przyszedł do nich i mówił: nie lękajcie się, nie bójcie się. I dwie rzeczy Jezus mawiał: nie grzesz i nie bój się. I te dwie rzeczy nie są wystarczająco podkreślane w chrześcijaństwie. Nie grzesz i nie bój się. I wiele głosimy tutaj w tym kościele o tym, by nie grzeszyć. Ale myślę, że również powinniśmy głosić tutaj o tym, by nie bać się.
I jak on przezwyciężył ten strach? On poszukiwał Pana. Gdy strach nadchodzi, poszukuj Pana. I on modlił się, i czasami on pościł i modlił się. I potem to, co robił, to on wyznawał to, że Panie, Ty obiecałeś to, obiecałeś tamto. Ty powiedziałeś to, Panie, Ty powiedziałeś tamto. I ostatecznie pojął to w wersecie 12. Trzeba zawsze pamiętać te trzy rzeczy. Druga Kronik 20:12. Nie mamy mocy, nie mamy mądrości, by sobie z tym dać radę, ale nasze oczy są skierowane na Ciebie. I głosiłem to przez wiele, wiele lat, że kiedy macie problem, powiedzcie te trzy rzeczy Panu. Panie, nie mamy mocy, by się z tym zmierzyć. Po drugie, nie mamy mądrości, nie wiemy, co robić. Ale trzecie, i tego nie zapomnijcie, ale patrzymy, spoglądamy na Ciebie. Spoglądamy, jak przeprowadzisz nas przez tę sytuację. I powiem Wam, drodzy bracia i siostry, niezależnie od sytuacji, z jaką się zmierzycie, w 2024 lub też aż do przyjścia Pana, Druga Kronik 20 ma odpowiedź. Zwróćcie się do Pana i powiedzcie, nie mamy, Panie, mocy i nie mamy mądrości. I nie zatrzymujcie się tam, ale nasze oczy są nad Tobie. My ufamy Tobie. I wtedy słowo od Pana przyszło przez proroka. W wersecie 15 i 16. Idź naprzeciwko nim. I w 17 to jest taki piękny werset. Myśmy go zastosowali. Nie musisz walczyć. Stań spokojnie i patrz na wybawienie, jakie Pan ci przyniesie. I znowu, nie obawiaj się. Idź, albowiem Pan jest z Tobą. I takie wersety musicie pamiętać ze Starego Testamentu, bo to są znaczące wersety. Takie jak ten, który mnie uczci i ja go uczczę. 1 Samuela 2:30. Jak też i Druga Kronik 20:17. Wiecie, jeśli macie taki zwyczaj podkreślania na jakiś kolor, to sobie podkreślcie tam na czerwono. Tutaj są te właśnie bardzo ważne wersety. Ja zazwyczaj to robiłem w mojej pierwszej Biblii, tak, że mogłem bardzo szybko spojrzeć na pewne z tych obietnic. I to bardzo mocne obietnice. Nie musisz walczyć oraz nie obawiaj się. Ruszaj, albowiem Pan będzie z Tobą. I pomyślcie, że właśnie w ten sposób zmierzycie się z tym nadchodzącym rokiem. Jakakolwiek sytuacja powstanie, to nie musisz walczyć. Wiemy w Efezjan 6:12, że nie walczymy z krwią i ciałem. Jest to bardzo ważny werset. Pamiętam, że w pierwszych dniach, zaraz po chrzcie w Duchu Świętym, jedną z rzeczy, jaką odkryłem, to było namaszczenie do wyganiania demonów i do stanięcia przeciwko diabłu. I właśnie wtedy ten werset przyszedł do mnie. Efezjan 6:12. Nie walczymy z krwią i ciałem, ale z nadziemskimi władzami zwierzchności. I to, co Pan mi powiedział, to było, że jeśli chcesz mieć moc, siłę, by walczyć przeciwko diabłu, czy to jest wyganianie demonów, czy to walka przeciwko szatanowi, zaniechaj walki z ludzkimi istotami. Podejmij decyzję w swoim życiu, że nigdy nie będę walczył z żadną ludzką istotą. Panie, ja nigdy nie będę walczył przeciwko mojej żonie, nigdy nie będę walczyła przeciwko mojemu mężowi, nigdy nie będę walczył z rodziną. Mogą mnie oszukać, mogą mnie ograbić, mogą mnie zranić, mogą mnie krytykować. Jednak ja nie będę walczyć z żadnym z nich. Nie będę walczyć z ludźmi w biurze. Nie będę walczył z taksówkarzem, który chce mnie skasować za dużo. Nie będę walczył z bagażowym na dworcu lub też z nikim innym na świecie. Nie będę walczył. Nie będę podnosił głosu, by krzyczeć na kogoś. I Pan powiedział mi, bo jeśli tak będziesz robił, to nie będziesz miał władzy nad szatanem. Zatem pamiętajcie o tym wszystkim w ciągu tego roku. Że za każdym razem, kiedy walczycie z ludzką istotą, to tak jakbyście mówili, Panie, ja nie chcę zwyciężać nad szatanem, ja tutaj chcę sobie osiągnąć wynik z tym człowiekiem. Chcę powalczyć sobie z żoną, z rodziną. A Bóg mówi, dobrze, okej, to tak rób, szatan będzie miał władzę nad tobą. Ja naprawdę wierzę, że szatan obezwładnia wielu wierzących, być może niektórych z siedzących was tutaj, może w przyszłości, ponieważ nie byliście posłuszni Efezjan 6, werset 12.
Nie walczymy przeciwko ludzkim istotom. Ja trzymałem się tego wersetu przez wiele lat i powiem wam, że to dało mi dobry sen w nocy. Ja nie leżałem w łóżku, przewracając się i zastanawiając, cóż ja teraz powiem temu człowiekowi. Albo ten koleś, kiedy przyjdzie jutro do mnie, cóż ja jemu powiem? Ja nic nie mam mu do powiedzenia. Kiedy on do mnie przyjdzie, mówię, nie mam nic do powiedzenia. I powiedziałem to już wielu ludziom. Przykro mi, że nie mam ci nic do powiedzenia. Ty możesz sobie mówić, ja nie mam nic do powiedzenia. I powiem wam, że w każdym jednym przypadku Pan dotrzymał swego słowa. Że nie będziesz walczył dłużej, ponieważ Pan będzie walczył za ciebie. I dlaczego by tego nie doświadczyć w tym nadchodzącym roku? Jedną rzeczą jest to przeczytać w Biblii, ale drugą rzeczą jest to zastosować i doświadczyć w życiu. Więc wiecie, co oni zrobili? Następnego dnia, kiedy nadszedł wróg i oni poszli na tą bitwę, no dzisiaj to mamy tutaj różną broń, natomiast wtedy były tylko strzały i łuki. W ten sposób Izrael wyruszył na bitwę. Ale Jehoszafat powiedział, wy wszyscy z łukami i strzałami wracajcie, nie chcemy was. A na samo czoło wyznaczył tych, którzy będą śpiewali i chwalili Pana. I wyobraźcie sobie, żeby wystawić taki chór do przodu, to na czele armii. Żadnej broni, po prostu będziemy chwalić Pana. Jej wróg zastanawiałby się, co to za armia. Wszyscy podnoszą ręce, chwalą Pana, idą na bitwę, żadnych łuków, żadnych strzał. A co Pan zrobił? Jak tylko w wersecie 22? To jest naprawdę piękna księga, Kronik 20, druga Kronik 20. Czytajcie to sobie czasami w domu. Jak tylko zaczęli chwalić Pana i śpiewać, to Pan pokonał wszystkich ich wrogów. W wersecie drugim wielki tłum, a w wersecie 22 Pan pokonał cały ten tłum. A kiedy Juda nadszedł na tą pustynię, to zobaczył, że wszyscy leżeli martwi i nikt nie ocalał. Czyli ani jeden najmniejszy problem nie pozostał nierozwiązany. Czy chcielibyście mieć takiego rodzaju świadectwo na końcu tego roku? Że ani jeden problem nie pozostał nierozwiązany? Ja tak chcę. Ja nie oczekuję roku bez problemów. Nie, jak tylko długo żyjemy na tej ziemi, zawsze mamy problemy. Pierwsi chrześcijanie zmierzyli się z nimi dużo bardziej. Dzisiaj w Chinach oni są prześladowani, muszą się ukrywać w tajemnicy miejsc spotkania. Są wyłapywani, wsadzani do więzienia, torturowani. Tak wielu chrześcijan jest torturowanych, a przez pierwsze 3 stulecia było naprawdę bardzo źle. Dla nas teraz jest dość komfortowo. Ale kto wie, nie każdy z nas tak ma w północnych Indiach na przykład. Jest wielu chrześcijan wciąż prześladowanych. Pastorzy są zabijani, kościoły palone. I może to jeszcze nie nadeszło tutaj do nas na południe, ale to nie ma znaczenia, bo jak ogromną odwagę oni mieli. Bóg dał im tą odwagę poprzez moc Ducha Świętego. I dlatego zawsze mówię wam, bracia i siostry, poszukujcie tego, byście byli wypełnieni Duchem Świętym każdego dnia. Poszukujcie tego potężnego namaszczenia w Duchu Świętym. Wasza własna siła wam nie wystarczy. Chcemy mieć moc Ducha Świętego, by wieść chrześcijańskie życie, nie po to, żeby głosić. Większość z was nie jest powołana, by głosić. 99,9% nie głosi. Ale potrzebujecie mocy Ducha Świętego, by wieść chrześcijańskie życie. Bycie wypełnionym Duchem Świętym nie jest tylko dla kaznodziei. I tak naprawdę słowo o byciu wypełnionym Duchem Świętym jest przed wersetem żony bądźcie uległe mężom swoim. Mężowie, miłujcie swoje żony. Ale jak? Właśnie poprzez napełnienie Duchem Świętym. Nie ma tu żadnego odniesienia do ogłoszenia. O wychowywaniu dzieci w pobożności, to są te rzeczy wspomniane w Efezjan rozdział 5 i 6. A zatem chodzi tu o normalne, codzienne życie, w którym musimy być wypełnieni Duchem Świętym, by postępować. I teraz pozwólcie, że was zapytam, czy w waszym codziennym życiu domowym poszukujecie tego, by być wypełnionym Duchem Świętym? Jeśli nie, to zacznijcie już dzisiaj. Kiedy wstajecie rano i mówicie, niebiański Ojcze, dziękuję ci za twoją miłość
do mnie. Ja miłuję Cię i chcę być wypełnionym Duchem Świętym dzisiaj. Nie poszukuję tu jakichś szczególnych doświadczeń, ale mocy, by przezwyciężyć grzech. Chcę mocy, by kontrolować swój język. Jakuba 3 mówi, nikt nie potrafi kontrolować swojego języka. Tyle zwierząt może być ujarzmionych w zoo, w cyrku. Kiedy idziecie, tam widzicie te słonie, lwy. Ale większość ludzi nie potrafi ujarzmić swojego języka. I co jest silniejsze, ten lew czy twój język? Potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Myślę, wierzę, że z tego powodu właśnie w pierwszym dniu, kiedy zostali ochrzczeni Duchem Świętym, zaczęli mówić w języku, którego się nie uczyli. Mówili w niezrozumiałych językach. I to oznacza, że Duch Święty kontrolował ich język. I dawał im słowa, które mówili. I nie chodzi tu o jakieś kontrolowanie czy manipulowanie ludźmi, ale dał im taką zdolność, by mówić. Ja wierzę, że Bóg też dał mi taką zdolność, by teraz mówić właśnie do was Boże Słowo. A im wtedy dał możliwość wypowiadania tych słów w nieznanym języku. A zatem ten język był dość istotny, a poza tym dał nad nimi taki znak języka ognia i ukazał on się ponad głowami tych wszystkich 120. Jaka jest w tym wiadomość? I kiedy to się wszystkim ukazało, to przekaz był taki, że w Starym Testamencie Bóg używał wielu, wielu instrumentów, natomiast teraz będzie używał ich języka. Że w Nowym Przymierzu to język będzie najbardziej używanym członkiem ze wszystkich w ciele. I to była ta wiadomość w Dniu Zielonych Świąt. I dlatego właśnie diabeł chce kontrolować twój język. To jest tak jak w Starym Testamencie oni chcieli zneutralizować broń przeciwnika. Jest napisane, że kiedy Filistyńczycy walczyli z Izraelem, to usunęli najpierw wszystkich ludzi, którzy byli w stanie naostrzyć broń. I kiedy oni ich usunęli, to Izrael został bez tych ostrzycieli. I to było bardzo strategiczne ze strony Filistyńczyków, co zrobili. I to, co teraz właśnie diabeł robi, to neutralizuje język. On chce, aby nasz język nie był używany dla Boga, aby wypowiadał kłamstwa. Niech walczą z mężami, z żonami, z ludźmi w biurze. Sprawia, by ludzie krzyczyli i by nigdy ten język nie był używany dla Boga. A to jest główny instrument, który Bóg chce użyć. I to był właśnie ten przekaz w tamtym dniu. Język ognia i mówienie na językach. To nie było ucho, nos czy oko. Wszystko to jest użyteczne, ale język. I widzimy tu, że Pan użył ich języka, aby pokonać wrogów. Te rzeczy są napisane dla naszego pouczenia. Chcę również zwrócić was do wersetu w Księdze Michała. A wiecie, gdzie jest Michała? Zaraz tuż po Jonasza, a przed Nahuma. Michała, rozdział 6. I tak jak zawsze mówię wam, czytajcie proszę te księgi małych, jak to nazywam, proroków. Ponieważ kiedy spotkacie ich w niebie, oni zapytają was, czy czytałeś moją księgę? A ty powiesz, tak, bracie. Albo nie, może tylko przeczytałem dwie strony. Nie miałeś czasu, by to przeczytać? Obediasz napisał natomiast jedną księgę. Obyście nie byli zawstydzeni, kiedy ich spotkacie. A zatem Michała 6, werset 8. Jest to jeden z największych wersetów w Starym Testamencie. To jest tak jak druga kronik, rozdział 20, który wam czytałem, werset 12. I to, co czytaliśmy w Księdze Wyjścia, bądźcie wyciszeni, cicho, a Pan będzie za was walczył. I pierwsza Samuela, ci, którzy mnie czczą, ja ich uczczę. To są takie wielkie wersety, które musicie zapamiętać. Jeśli nie umiecie ich łatwo znaleźć, to zaznaczcie sobie albo podkreślcie. Tak byście łatwo je znaleźli, kiedy otwieracie Biblię. A szczególnie obietnice, to jest bardzo, bardzo ważne. Zatem tutaj jest Michała 6, werset 8. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre dla ciebie i czego Pan żąda od ciebie. I czego Pan od ciebie teraz oczekuje? I to jest prawdziwe tak w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. Abyś wypełniał sprawiedliwość, byś okazywał uprzejmość i miłosierdzie i byś chodził pokornie ze swoim Bogiem. I przede wszystkim chcę, byś pomyślał o tych trzech rzeczach, by wypełniać sprawiedliwość, być uprzejmym, miłować i okazywać miłosierdzie
oraz chodzić pokornie z Bogiem. Będziecie pamiętać te trzy rzeczy z Micheasza 6:8? On powiedział: o śmiertelna ludzka istoto, umrzesz wkrótce. Ty człowiecze, jeśli chcesz tych wartości wiecznych, to skoncentruj się na tym. Po pierwsze, myśląc o czynieniu sprawiedliwości, pomyślcie o takim sędzim, który jest w sądzie, i pomyślcie o takiej osobie, która ma reputację najbardziej właściwej osoby w całym kraju, takiej sprawiedliwej. Takiej, który nie będzie miał względu na swojego syna, ziomka, sąsiada, na nikogo. Całkowicie sprawiedliwy, właściwy. Sędzia to jest taki też, który słucha uważnie. Wiecie, co? Są takie przypadki w sądach, że trwają nawet pół roku i oni tam się kłócą i walczą naprzeciwko siebie, ale ostatecznie sędzia musi wypowiedzieć się i wydaje wyrok. I wiem, że czasami ten wyrok zawiera nawet 500 stron. I na koniec jest powiedziane, że dochodzę do takiego wniosku, dlatego, ponieważ z powodu tych 500 stron wyrok, wniosek jest taki. Ta osoba uczyniła to lub ta osoba nie uczyniła tego. To nie jest tak, że wysłuchała tylko w ciągu jednego dnia i już wydaje wyrok. My tacy jesteśmy. Usłyszymy coś i nawet nie weryfikując tego idziemy zaraz do innych i mówimy: hej, czy słyszałeś to? Czy pasujesz wtedy, by być takim sprawiedliwym właśnie w sądzie? Takim, który spędza czas w sądzie i czyta te 500 stron, analizując, i potem po przeczytaniu wszystkiego wydajesz uzasadnienie? I ci sędziowie zawstydzają mnie. Mówią: Panie, ja uczyniłem błędy wielokrotnie, jestem zawstydzony. Jestem zawstydzony, że kiedy coś usłyszałem, natychmiast sformułowałem osąd. Nawet bez sprawdzania, czy to jest prawda, bez analizowania, i tak powoli, powoli wszystko dochodziło do wydania osądu. To jest ta pierwsza rzecz, którą Bóg od ciebie oczekuje. Czy będziesz od teraz tak robił? Jakże szybko możemy zganić nasze dzieci. Też wielokrotnie to robiłem. Jestem zawstydzony, mówiąc, że często nie pokonywałem złości nad moimi dziećmi, wtedy, kiedy były małe. I kiedy czasami je ganiłem w złości, musiałem iść do toalety, zamykać się i szlochać, mówiąc: Panie, wybacz mi. Nagana była właściwa, ale złość już nie. A kiedy podrosły, potem przeprosiłem je za tą złość. Tak często mamy ten zwyczaj wydawania szybko sądu. Zachowajcie to w swoim umyśle na ten rok, by nie formułować zbyt szybko sądu. Słuchajcie uważnie. Czy twoja żona coś uczyniła źle, kiedy wróciłeś z pracy? I odkrywacie, że była jakaś ważna wiadomość, którą ona zapomniała wam przekazać. Nie skacz od razu i nie mów: dlaczego tak zrobiłaś? Posłuchaj, może dzieci były chore, może była zbyt zajęta, może robiła coś dla ciebie. I powiem wam tak, świat się nie zawali z tego powodu, że ona zapomniała wam przekazać tą wiadomość. Świat będzie kręcił się dalej. I również nie umrzesz jutro z tego powodu, że ona ci zapomniała przekazać wiadomość. Bądźcie sprawiedliwi i czyńcie to, co właściwe. Słuchajcie uważnie. Kiedy cokolwiek słyszysz, słuchaj uważnie. Odszukuj w tej informacji, czy to jesteś starszym, czy ojcem, czy tam jest prawda w tym, co słyszysz. I nie mówię tu, że ludzie przychodzą do ciebie zaraz mówić same kłamstwa, ale może być, że oni po prostu takie coś usłyszeli też. Najbardziej znana historia, jaką zawsze cytuję i niektórzy z was ją znają, a ci, co nie znają, to teraz usłyszą. Wiele lat temu, kiedy mieliśmy konferencję w czasie obozu, gdy spotkanie się skończyło i ludzie sobie przycupnęli na takiej otwartej przestrzeni, było kilku młodych ludzi i spośród nich unosił się dymek. Tam gdzieś pomiędzy nich jeden młody człowiek, chłopak, nie wiem, może miał jakieś 10 lat, i on pomyślał: o, bracia CFC palą. I on poleciał powiedzieć to mamie. I powiedział: widziałem, że tam dzieci palą. Jednym z nich był mój syn. I wtedy ta matka jego, niemądra kobieta, nie ma jej dzisiaj pośród nas, opuściła kościół. Ona pobiegła zaraz i opowiedziała to każdemu, że ci młodzi bracia palą.
Ja to usłyszałem. Zatem zapytałem mojego syna, co tam się działo. A on powiedział, no siedzieliśmy tam z chłopakami, było masę komarów, więc zapaliliśmy jeden z tych odstraszaczy na komary. Wiecie, mamy tu takie w Indiach, te, które odstraszają komary. I dlatego właśnie ten dym tam się unosił, po to, żeby one odeszły, odleciały. Ale z daleka wyglądało, jakby ktoś palił. Ale potem powiedziałem tej siostrze jedną rzecz. Po tym, jak rozniosłaś tą wiadomość wszędzie, jesteś w stanie to teraz zawrócić? Czy pójdziesz im wszystkim powiedzieć, że skłamałaś? Nie, ona tego nigdy nie powiedziała. Była zbyt dumna. Używam takiego przykładu, kiedy macie poduszkę pełną pierza i kiedy pewnego dnia rozprujecie tą poduszkę i te wszystkie pierze się uniesie, jesteście w stanie to zgromadzić z powrotem? Czy wrócicie tą poduszkę do pierwotnego rozmiaru? To jest bardzo trudne. Każde pierze poleciało gdzieś. To jest bardzo niebezpieczne, tak jak rozpruwanie tej poduszki. Dużo lepiej jest, jeśli nigdy nie rozprujecie takiej poduszki, by to pierze się rozprzestrzeniało. Te wszystkie historie. Jest takie ogromne pragnienie we wszystkich nas, by być tą pierwszą osobą, która doniesie, rozniesie tą wiadomość. A jeszcze tym bardziej, jeśli to jest zła wiadomość. Ewangelia to jest dobra nowina i tutaj powinniśmy mieć to pragnienie, by rozprzestrzeniać ją. O, przyszedł człowiek tutaj do mnie, by się zobaczyć, a on nie jest chrześcijaninem. On nie słyszał dobrej nowiny, że Jezus umarł za jego grzechy. Umarł, by nie poszedł do piekła. To jest największa wiadomość w świecie. Jak bardzo pragniesz, by taką wiadomość rozprzestrzenić? Ja staram się jak mogę. Nie jestem ewangelistą, to nie jest mój taki pierwszy dar. Ale nawet jeśli nie jestem tym ewangelistą, to modlę się, Panie, uczyń mnie świadkiem. Jezus powiedział, że będziecie mi świadkami, kiedy Duch Święty przyjdzie na was. Więc staram się zawsze, kiedy gdzieś jesteśmy, tak jak na przykład teraz jesteśmy w jakimś apartamencie i staram się zostawić coś na recepcji, może nie pierwszego dnia, ale staram się być uprzejmy do tej recepcjonistki, aż pewnego dnia świadczę i mówię, Panie, daj mi szansę. I pewnego dnia daję jej traktat o zbawieniu dla tej osoby. Innego razu ktoś przyszedł do nas, to nie był chrześcijanin, do naszego pokoju, po to, by coś naprawić tam z internetem. I na ścianie wisiała fotografia mojej rodziny. I on powiedział, o, to jest twoja rodzina? A ja powiedziałem, tak, to moja rodzina, mam wielu wnuków. I wtedy mogłem rozpocząć konwersację, rozmowę i powiedziałem, no, Bóg był dobry dla mnie. I wtedy głosiłem mu Ewangelię i dałem jakiś traktacik, kiedy odchodził. I został błogosławiony, przychodząc tylko, naprawiając mi internet. Zawsze są jacyś ludzie dookoła nas i ja nie mówię, że mamy im ufać, ale proście Pana, by ich otworzył na was. Ja nie głoszę każdemu. Kiedy siedzą w pociągu, autobusie czy też w samolocie, mówię, Panie, daj mi okazję, by świadczyć o Tobie, jeśli jest taka Twoja wola. Siedząc tak kiedyś właśnie w samolocie, tak zrobiłem, otworzyłem Biblię w mojej komórce. Wiecie, czasami ludzie, którzy siedzą obok was, zerkają i patrzą, co ty tam masz w tym telefonie. Są tacy bardzo ciekawscy. I ja wiedziałem, że ten człowiek patrzy się mi na telefon i czytał Biblię. Pomyślałem, że jeśli będzie zainteresowany, to zacznie ze mną rozmawiać. I on siedział tutaj, a jego żona siedziała na drugim siedzeniu. I on to zobaczył i wstał i odszedł. I potem powiedział, żeby żona się zamieniła z nim i ona tam usiadła. I okej, ja nie otworzyłem ust, ale w ten sposób odkryłem, że ten człowiek nie jest zainteresowany. Zatem, kiedy pytacie Pana, to On pokaże wam sposoby, w jaki odkryjecie, że ten człowiek jest zainteresowany lub też nie. Ja nie chcę ufać tylko temu, co wychodzi z czyichś ust. Ale to, co chcę wam powiedzieć, to żebyście byli zawsze gotowi. Panie, ja jestem gotów, by świadczyć o Tobie. I to każdemu, by światło Twoje świeciło. I pamiętam, kiedyś siedziałem w pociągu i dopiero wtedy, co wsiadłem do pociągu, on jeszcze nie ruszył, tutaj na stacji w Bangalore, lata temu.
I ktoś tam sobie siedział i w niesamowity sposób pojawiła się taka okazja, by głosić Ewangelię. I to w bardzo krótkim czasie. I to zanim jeszcze pociąg ruszył, nikogo nie było w przedziale, ja przyszedłem tam wcześniej i miałem okazję, by do niego mówić, do tego człowieka i po chwili on odkrył, że właściwie to on wsiadł do złego przedziału. I po chwili wstał i poszedł. Ja powiedziałem, Panie, dziękuję Ci, że on wsiadł do złego przedziału. Ponieważ mógł usłyszeć Ewangelię. I miałem takie interesujące właśnie doświadczenia. Lata temu, kiedy zacząłem świadczyć ludziom, poszedłem do parku i widziałem tam starszego człowieka siedzącego. Usiadłem koło niego, on był z północnych Indii, więc odezwałem się do niego w hindu i głosiłem mu Ewangelię. Drodzy bracia i siostry, zawsze bądźcie gotowi. Zawsze bądźcie gotowi, by udzielić odpowiedzi o nadziei, która jest w was. Pierwszy Piotra jest to wspaniały werset. Myślę, że to było w 1 Piotra 3 rozdział. Zawsze bądźcie gotowi, by odpowiedzieć temu, kto was pyta. I wiecie, czasami może nawet oni nawet nie będą was pytać. Jest coś takiego, co mnie zachęciło u Józefa. Chcecie wiedzieć, jak on wyszedł z więzienia? On był fałszywie oskarżony w Egipcie i tam był 13 lat. Ale on tam nie siedział narzekając na swoich braci lub też narzekając na Boga. I nawet mimo, że nie znał Rzymian 8:28, bo nie było jeszcze wtedy to napisane, ale wierzył, że Bóg ma wszystko pod kontrolą. I on był sprawiedliwy, bo odmówił cudzołóstwa z kobietą, która go kusiła. I za to trafił do więzienia. I on był tak bardzo w kontakcie z Bogiem, że zajmował się innymi ludźmi. Zobaczył dwóch ludzi tam siedzących, współwięźniów, zniechęconych. I on podszedł do nich i powiedział, dlaczego tu tacy smętni jesteście? I oni opowiedzieli mu o dziwnym śnie, a on im wyjaśnił ten sen. A ten sen się spełnił pod czaszemu od Faraona. Faraon wypuścił ich z więzienia i 2 lata później ten podczaszy całkowicie zapomniał, a Józef powiedział mu, żeby wspomniał o nim, że ja tu siedzę niesprawiedliwie. A tamten całkowicie zapomniał. Ludzie są niewdzięczni, ale we właściwym czasie. I to również Bóg zaaranżował, ponieważ Bóg nie chciał, żeby Józef stał się zarządcą, zanim skończy 30 lat, a wtedy miał 28. A zatem Bóg dopuścił, że ten człowiek zapomniał o nim na 2 lata. I wtedy właśnie Faraon miał sen i ten podczaszy przypomniał sobie, no tak, tak, jest tam taki. Pamiętam 2 lata temu on mi wyjaśnił mój sen. A Faraon powiedział, przyprowadź mi go. I w ten właśnie sposób Józef stał się zarządcą w Egipcie. I to na długo, bo 100 lat. I w ten sposób on sprowadził swoją rodzinę tam. Ale jak to wszystko się zaczęło? Zaczęło się to tak, że zobaczył dwóch ludzi zniechęconych i zapytał ich, dlaczego jesteście zniechęceni. Ja to czytam czasami, kiedy tak to czytam, to stosuję to do siebie również. Kiedy znajduję kogoś zniechęconego, smętnego w biurze, pamiętam, że kiedy byłem na statku, to miałem przynajmniej 2 okazje, by głosić Ewangelię i przyprowadzić ich do Chrystusa. Jeden to był Hindus, a drugi to był nominalny chrześcijanin. Po prostu bądźcie czujni. Wiecie, to może być ktoś u was w biurze, kto wygląda na ponurego i pewnego dnia podejdziesz i powiesz, hej, co taki zdołowany jesteś dzisiaj? Mogę ci jakoś pomóc? To nie jest głoszenie Ewangelii, ale po prostu bycie dobrym wobec niego. I wtedy drzwi może powoli się otworzą. Nie musisz pchać. Kiedy idziesz do kogoś do domu, to po prostu pukasz, nie popychasz drzwi. Więc to jest taki sposób pukania. Cześć, jesteś trochę zdołowany dzisiaj, mogę ci jakoś pomóc? To jest właśnie pukanie do drzwi. Ale kiedy drzwi się otworzą, wtedy wchodź. I wtedy mów Ewangelię. To taki wspaniały sposób, by wychodzić naprzeciw ludziom. A zatem zacząłem od tego, że kiedy usłyszycie coś, to nie bądźcie tacy szybcy w osądzie, ale bądźcie czujni. Ta osoba w więzieniu, ona może być przecież niesprawiedliwie tam umieszczona. Czytałem coś kiedyś, pewnego dnia, co naprawdę mnie uderzyło.
Kiedy słyszycie, że ktoś nabywa taką straszną chorobę jak AIDS, co wam przychodzi najpierw do głowy, na myśl? Ja wiem, co kiedyś mi przychodziło do głowy. O, panie, ten człowiek zasługuje na to. Za to, że oddawał się nienaturalnemu współżyciu. I tak zazwyczaj w ten sposób ta choroba się zaczyna. Poprzez czynienie tych złych rzeczy. I wiecie, wtedy coś przeczytałem. Kiedy dziecko jest małe, może dostać zastrzyk jakąś igłą, która była zainfekowana przez kogoś, kto miał AIDS. I właśnie takie małe dziecko zachorowało. A zatem są ludzie, którzy chorują na AIDS nie z powodu żadnej seksualnej aktywności, ale z powodu pielęgniarki, która nie wyczyściła igły lub dała zakażoną. I powiedziałem, panie, wybacz mi, jak szybko osądzałem ludzi. Ten człowiek zasługuje na to AIDS z powodu swego grzechu. I wtedy nauczyłem się, nie bądź taki szybki, by sądzić ludzi za seksualny grzech. Tak wcale nie musi być, może był zainfekowany przez jedną z tych igieł. A to jest zaledwie jeden z przykładów. I zastosujcie to do wielu innych dziedzin. Tam, gdzie osądzamy, co Pan oczekuje od ciebie. Przede wszystkim bądź sprawiedliwy. Nie bądź zbyt szybki, by sądzić. Czyń sprawiedliwość. A Mateusza 7:1 nawet mówi, nie potępiaj. Potępienie to jest najgorsza część. To słowo w Mateusza 7:1 to oznacza nie potępiaj. On zachorował na AIDS z tego powodu. Nie. To była zainfekowana igła. On jest niewinny. Okej, drugi wymóg to jest bądź uprzejmy lub też miłosierny. I teraz widzisz, że ktoś naprawdę uczynił jakiś błąd. I co wtedy powinniśmy zrobić? Pośpieszyć z osądem nad tą osobą? Nie, pomyśl, jak Bóg ciebie traktował wtedy, kiedy popełniłeś błąd. Ileż to błędów? My to nazywamy błędami, ale Bóg nazywa to grzechem. Ileż to rzeczy zrobiliśmy źle? Czy Bóg na nas od razu naskoczył? Gdyby Bóg tak zrobił, to nikt z nas by tutaj na tym spotkaniu dzisiaj nie mógł siedzieć. Miłość i miłosierdzie. Czyńcie sprawiedliwość, miłujcie i bądźcie miłosierni. Tak jak mówiliśmy ostatniej niedzieli. Werset dla CFC na ten rok jest tutaj za mną. Bądźcie miłosierni wobec innych, tak samo jak Bóg jest miłosierny wobec was. Nie tylko bądźcie miłosierni wobec innych, ale porównajcie to z miłosierdziem Bożym wobec was. To jest to, co tutaj jest napisane. Bądźcie miłosierni wobec innych dokładnie tak, jak Bóg jest miłosierny wobec was. To jest bardzo wysoki standard. A kiedy ja go osiągnę? Pomóż mi, Panie, by zdążać do przodu. Wiecie, my tutaj podążamy, zmierzamy, by być bardziej podobnymi do Chrystusa. I tutaj jest ta dziedzina również, w której możemy być. I powiem wam, że byłem bardzo dotknięty przez jedną historię Jezusa. Wy wszyscy ją znacie, ale ja niewystarczająco nigdy medytowałem nad nią. Aż dopiero ostatnio. I to jest napisane w Ewangelii Jana, 8 rozdział. Faryzeusze przełapali kobietę na cudzołóstwie. I przyprowadzili ją do Jezusa, mówiąc, nauczycielu, ta kobieta została przełapana na cudzołóstwie i nie ma co do tego żadnej wątpliwości. I w wersecie 5, Mojżesz nakazał i oni odnoszą się do prawa, podczas gdy Jezus powiedział, że on przyszedł wypełnić prawo. Powiedział tak w Mateusza 5. Więc oni, no okej, więc czy jesteś w stanie wypełnić takie prawo, Panie Jezu? No oni nie nazywali go Panie Jezu. I co powiesz na to? Mojżesz powiedział, że trzeba taką ukamienować. A ty co na to powiesz? Czy teraz Jezus wypowie się coś przeciwko prawu? Oto tutaj kobieta została przełapana na cudzołóstwie i to nie było żadne oszczerstwo. To był fakt. I to bez cienia wątpliwości. Zatem Jezus nie musiał tu weryfikować, czy to prawda, czy nie. Ale co ty zrobisz, kiedy jest jasne przykazanie Boże? Kamienujcie tą kobietę. A oto tutaj Jezus. I zanim Jezus odpowiedział, poczekał on chwilę. Zwrócił się do ojca i powiedział, ojcze, cóż powinienem powiedzieć? I to mi się spodobało. Coś się nauczyłem z tego. Nachylił się nad ziemią, coś tam rysował.
Ojcze, co powinienem im powiedzieć? A on powiedział, powiedz im, ten, który jest bez grzechu, niech rzuci pierwszy kamieniem. Tak więc powiedział, czy nie jest to cudowne, by słuchać? Nawet wtedy, kiedy ktoś jest przyłapany na uczynku. Nie ma cienia wątpliwości. Wiesz, co Słowo Boże mówi i wiesz, co z tym zrobić. Ale on wciąż czekał na Pana. Potrzebujesz czekać na Pana, kiedy Słowo Boże jasno ci mówi? Tak, to jest to, co się tam nauczyłem. I na co powinienem czekać? Nie po to, żeby zmienić Słowo Boże, ale by wiedzieć, jak zastosować to Słowo w tym szczególnym przypadku do tej osoby. Moją naturalną tendencją jest bycie takim twardym, żeby wziąć, o, ten werset. Używamy Bożego Słowa jak młotka. Jest wielu takich kaznodziei. Wtedy każdy, kto tam idzie, to musi mieć taki kask, ponieważ Boże Słowo jest tam jak młotek. Nie. Ojcze, ja wiem, co jest napisane w Twoim Słowie, ale jak powinienem to teraz zastosować? Powiedz, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Jakaż cudowna odpowiedź. Ja czasami uzyskuję takie odpowiedzi od Pana, jestem bardzo zachęcony przez to. Czekaj na odpowiedź od Pana, nie oddawaj. Pamiętam, jak kiedyś, gdy odwiedziłem Kościół w Ameryce, już nie raz o tym wspominałem, i był tam zwyczaj, że każdy z tych braci zapuszczał brodę, ale to każdy jeden. To znaczy oczywiście nie kobiety, ale każdy z mężczyzn. I to była część takiego ich prawa. I była to grupa, która nie prowadziła samochodów, nie mieli samochodów, przemieszczali się bryczkami. I tak naprawdę pierwszy raz to miałem tam przejażdżkę na tej bryczce w Ameryce. I siedzieliśmy w czasie obiadu przy stole i było to już po kilku kazaniach. Niektórzy byli na mnie źli, niektórzy byli przekonani i głosiliśmy rzeczy, o których nigdy nie słyszeli. Było to przeciwko grzechowi. Nie wiedzieli więc, jak wyrazić gniew na mnie, ale chcieli mnie chociaż poniżyć. Jeden z nich wtedy mnie zapytał, bracie Zach, czy Bóg popełnił błąd, dając ci owłosienie na twarzy? Czy też może to ty robisz błąd, goląc je? Innymi słowy, oni nie popełnili tego błędu. Oni wszyscy zapuścili brody. I to było dokładnie jak w tej historii. Ja nie pisałem nic po ziemi, po prostu jadłem obiad i pomyślałem sobie, Panie, co powinienem powiedzieć tym ludziom? I Bóg dał mi odpowiedź. I odpowiedziałem, czy Bóg popełnił błąd, dając ci paznokcie na palcach, czy może ty popełniasz błąd, obcinając te paznokcie, nie pozwalając im rosnąć? Cały stół wtedy zamilknął aż do końca obiadu. I nie zapomnę tego przypadku. I nauczyłem się, że Bóg da ci właściwe słowo. I to nie było nic obraźliwego. Oni próbowali mnie przygwoździć, a ja nie dyskutowałem, mówiąc, nie ma takiego zapisu w pismach. Nie, ja po prostu coś powiedziałem delikatnie. I dłużej już tego nie ciągnąłem, jak młotkiem by ich walić. Wiecie, czasami wygramy jakąś potyczkę i chcemy jeszcze dowalać innym. Nie, ja po prostu byłem cicho i po chwili gdzieś tam zmieniłem temat. Ale wiecie, przesłanie odebrali. W każdym razie, wracając do historii, ci ludzie odebrali tą wiadomość i odeszli. Nie było komu ukamienować, ale jeden człowiek został, który nigdy nie popełnił grzechu. I to był Jezus we własnej osobie, ten, który powiedział o rzuceniu kamieniem. Mamy więc tutaj teraz dwa przykazania. Pierwsze mojżeszowe ze Starego Testamentu i teraz nowotestamentowe wypowiedziane przez samego Jezusa. Co ty robisz, kiedy jest tak jasne przykazanie, że kobieta ma być ukamienowana? A on odrzekł, nikt cię nie potępił? Jana 8:10. Ona odrzekła, nie, Panie. I to było oczywiste, że ona się nawróciła. I spójrzcie na te piękne wersety, kiedy Jezus stoi przed jasnym przykazaniem Mojżesza, jasne przykazanie, które on daje. I ja ciebie nie ukamienuję. Ja ciebie nie potępiam. Wiecie, i faryzeusze powiedzą, Jezus jest nieposłuszny prawu. Czasami i my możemy tacy być. Interpretujemy zakon bez miłosierdzia. I to jest podstawowy problem wielu chrześcijan. Ja sam tak kiedyś robiłem. To było okropne i z tego się musiałem naprawdę nawrócić. I to bardzo musiałem się od tego nawrócić. Powiedziałem, Panie, ja chcę się coś z tego nauczyć. Ja nie chcę brać wersetów
i młotkować ludzi i uprzykrzać im życie tylko tym słowem. Bądźcie miłosierni wobec innych. Tak samo jak Bóg jest miłosierny wobec siebie, kiedy ty jesteś nieposłuszny słowu, to czy Pan bierze młotek i wali cię tym? No wiecie, nic by z nas nie pozostało, gdyby Bóg użył takiego młotka. Pomyślcie, ileż to razy On mówił do nas indywidualnie, do ciebie i do mnie. I ja ciebie nie potępiam. Słyszeliście coś takiego? Ja słyszałem to wielokrotnie w moim życiu. Odnośnie małych rzeczy, wielkich rzeczy. Ja ciebie nie potępiam. Zezłościłeś się? Okrzyczałeś żonę lub męża? Powiedziałeś, przykro mi, wybacz? I znowu to zrobiłeś? I znowu. A ta kobieta zrobiła to raz. A ile razy my coś zrobiliśmy? A Pan zawsze mówił, i ja ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Ale ty znowu grzeszysz. A on wciąż mówi ci, i ja ciebie nie potępiam. I to jest nasz Zbawca. Ujrzeliście to już? Miłość i miłosierdzie. I to nie, że jesteś tylko miłosierny, ale masz umiłować to miłosierdzie. Wiecie, kiedy miłujecie dzieci, to ptulicie je. Mam nadzieję, że robicie tak z żoną też, lub też z mężem. Kiedy miłujecie ludzi, to ich tulicie. Ja również chcę przytulić, objąć to miłosierdzie. Chcę tak bardzo umiłować, przytulić, ścisnąć to miłosierdzie, że pierwsza rzecz, jaką pokażę ludziom, to nie potępienie, ale właśnie to miłosierdzie. Mam nadzieję, że zapamiętacie to wszystko przez cały ten rok lub aż do przyjścia Pana. I co Bóg oczekuje od ciebie? Czyń to, co jest sprawiedliwe. Słuchaj uważnie wszystkich tych szczegółów, punktów. Zbieraj taki obraz, tak jak sędzia, który wysłuchuje tych ludzi, który czeka pół roku, pisze 500 stron, zanim wypowie uzasadnienie. Nie musimy oczywiście aż tak daleko iść z tym, jak ci sędziowie. Ale przynajmniej rozwijajcie się w tym, że nie osądzacie tak szybko, kiedy coś usłyszycie. I od razu przekazujecie to dalej innym ludziom. Nie, bracia, proszę was, zaniechajcie takiego zwyczaju, że jak tylko coś usłyszycie, to już zaraz do kogoś dzwonicie. Zaprzestańcie tego od dzisiaj. Pozwólcie, by ten rok był takim specjalnym rokiem, kiedy już to jest zamknięte, zakończone. Umiłujcie miłosierdzie. Może i po dochodzeniu stwierdzicie, że tak, to była prawda, ale wciąż miłujcie miłosierdzie. I ostatecznie Michała 6:8. Chodźcie w pokorze ze swoim Bogiem. Nie możesz chodzić w pokorze, jeśli czynisz te dwie pierwsze rzeczy. Kiedy chodzicie w pokorze ze swoim Bogiem, to wiecie, co się stanie? Bóg okazuje łaskę swoim uniżonym, pokornym. I parasol łaski będzie rozpostarty nad tobą, Rzymian 6:14. I tak jak macie parasol w czasie deszczu, że deszcz na was nie spada, tak też, kiedy macie łaskę nad sobą, tak grzech nie może mieć władzy nad wami. Rzymian 6:14. Grzech nad wami panować nie będzie, kiedy jesteście pod łaską. Ale jak to się staje? Jak możesz chodzić w pokorze ze swoim Bogiem? Bóg okazuje łaskę pokornym. 1 Piotra, 5 rozdział, i tym podsumuję. 1 Piotra 5. I wy, młodzi mężczyźni tutaj, ale nie tylko, to dedykuję wszystkim wam tutaj, 5:5, szczególnie młodzi, ale mówię to do wszystkich, odziejcie się wszyscy w pokorę wobec siebie nawzajem. Ale dlaczego? Dlatego, że Bóg daje łaskę pokornym, a w innym wypadku sprzeciwi ci się. I on będzie wtedy twoim wrogiem. I co zatem oznacza, by odzieć się w pokorę? Czytajcie powoli. Czytajcie pisma powoli. Pomyślcie, jak się sami dzisiaj ubraliście tego poranka. Czy przyszedł tutaj ktoś może w piżamie albo w jakimś dresiku? No nie ma nic w tym złego. No ale tak nie zrobiliście. Na wsiach czasami tak robią. Oni zakładają zwykłe ubranie. Ale jakkolwiek, czy oni ubierają się tak, a ty inaczej, rzecz w tym,
że nie pokazujecie się nadzy. Nie pokazujecie się ludziom nadzy. Nawet w domu swoim, kiedy chodzicie i przychodzi jakiś gość, no nie chodzicie nago. Co byście pomyśleli, gdybyście przyszli do kogoś i wita was osoba z tego domu, która jest naga? Ja bym zamknął drzwi i odszedłbym, powiedział, przepraszam. Pozwólcie, że wam wyjaśnię. Kiedy nie jesteś odziany w uniżoność, to wtedy właśnie jesteś nagi. Wielu ludzi przychodzi do kościoła nagimi. Nagimi wobec Boga z powodu swojej pychy. Pycha, że o, ja należę tutaj do CFC, a nie jednego z tamtych kościołów. Jestem jednym z tych dobrych ludzi w tym kościele. Ja mam reputację, ja mam tutaj pochwałę od starszych. Jesteś właśnie naga, siostro. Nagi, bracie. Następnym razem, proszę, załóż ubranie, jak przyjdziesz do kościoła. Jedyne ubranie, jakie Bóg poważa, to jest pokora. I to jest Boże Słowo. Odziejcie się w pokorę. I to oznacza, że jeśli nie jesteś odziany w pokorę, to właśnie jesteś nagi. Jest wielu nagich mężów i żon. Wielu nagich młodych ludzi. Uczcie swoje dzieci, by się ubierały. Uczcie rodzice swoje dzieci, jak się ubierać. I wy, mężowie i żony, zacznijcie nosić ubrania. Zamiast chodzić po domu nago. Idziesz do biura nagi. Czyńcie to, co jest właściwe i sprawiedliwe. Umiłujcie miłosierdzie. Kiedy usłyszycie prawdę, umiłujcie miłosierdzie. I odziejcie się w pokorę i chodźcie z Bogiem. Pomódlmy się. Niebiański Ojcze, potrzebujemy mocy Twojego Ducha Świętego do wszystkich tych trzech, by czynić to, co właściwe, by umiłować miłosierdzie i by chodzić w pokorze z Tobą. Proszę, wypełnij nas swoim Duchem Świętym. Wytwórz w każdym bracie i siostrze tutaj ogromny głód i wołanie, byśmy byli wypełnieni Duchem Świętym. Nie potrafimy tego zrobić sami. Kiedy próbujemy, upadamy. Kiedy spróbujemy być właściwi, poprawni. Kiedy spróbujemy być miłosierni i kiedy spróbujemy chodzić w pokorze z Tobą, upadniemy. I będziemy upadać, upadać, upadać. Próbowaliśmy już wcześniej i upadaliśmy. Zatem teraz poszukujemy mocy Twojego Ducha Świętego. Niebiański Ojcze, proszę, miej miłosierdzie nad każdym z nas tutaj. I wypełnij nas Duchem Świętym. Modlę się o to w imieniu Jezusa. Amen.